Właśnie wróciliśmy z Kaczmy Detenica, w której byliśmy na wspaniałym wieczorze średniowiecznym z różnymi występami kuglarzy średniowiecznych. Od 19 do 22 były występy. Można było zamawiać różne jedzonko dobre, pieczone. My chcieliśmy oczywiście żeberka, kiełbasy, mięsa, wszelkiego rodzaju. Najedliśmy się jak byki i dano wam na pamiątkę spis z tej restauracji średniowiecznej. Piwowar Detenice, 1307 rok założyłem. Słuchajcie, co browar, to starszy. W zamku, w lochach zamku jest super knajpa. Polecamy. Byliśmy tam. I polecamy wam. Nawet Polaków widzieliśmy. Tak, Polacy są. Jeżdżą wszędzie. Detenica. Pozdrawiam szczególnie z tej strony Mariusza Polańskiego z Wilanowa, który Czechy i Słowację objeździł, i zapytam go, czy był w Detenicy. Może był, nie wiem. Sława Wielkiej Polsce, mówił do państwa Adam Stanisław Czyczyt, koniec Polskiego Centrum Dialogu Narodowego oraz Komitetu Obywatelskiego Podlasie XXI wieku. Dzień dobry, z tej strony Adam Stanisław Czeczet, Kowicz z Polskiego Centrum Narodowego oraz Komitetu Obywatelskiego Podlasie XXI wieku. Jesteśmy w Czechach i słuchajcie, tu są takie energetyki, Big Shocki, duży szok, oraz energetyki Big Shocki. Właśnie taki zakupiliśmy. W Polsce czegoś takiego nie widzieliśmy, więc pokazujemy. Coś takiego istnieje. Jak to smakuje? W komentarzu napiszę. Na razie to tylko pokazuję wam czeski produkt. Sława Wielkiej Polsce. Pozdrawiam Mariusza. Zapytam Mariusza, czy Big Shocka jadł. O, to jest pytanie. Czy Mariusz Polański jadł Big Shocka? Pozdrawiam was. No i zobaczymy. Zobaczymy, co to za energetyk, bo to niby energetyk ma być batony. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam z Iczyna. Miasta Rumcajsa. Cześć. Dzień dobry. Z tej strony Adam Stanisław Czeszewkowicz z Polskiego Centrum Dialogu Narodowego oraz Komitetu Obywatelskiego Podlasie XXI wieku. Jesteśmy w Czechach, w Iczynie i chciałbym zaprezentować tutejsze smakołyki, batoniki firmy Orion Studencka. Taka jest dobra czekolada studencka, to są batoniki studenckie. Tu jest na przykład kokosowy z białą czekoladą, a tu jest z pomarańczą i to jest czekoladą normalną, tradycyjną, też studencka. Te batoniki, jedyny minus jest z tego taki, że to jest wykupione przez Nestle, czyli międzynarodówkę, nie wiadomo jaką, ale ogólnie jest to czeski produkt, który w Polsce raczej nie występuje. Czekolady studenckie są sprowadzane do też zagranicznej firmy Biedronka. Tu jeszcze mam tej samej firmy Orion Delicia, też wafelki. W ogóle Czesi kochają tego typu przekąski, wafelki. Jest ich bardzo dużo firm robi. Akurat Orion, też tu mamy czekolada mleczna i czekolada taka bardziej mocna. Gorzka. Chorka. Jest napisane chorka. To mleczna, to mlecna. Tak myślę. Deserowa.
Orion. I jeszcze raz studencka Orion. Tu to jest bardzo, bardzo, bardzo popularne. I my jako Polskie Centrum Dialogu Narodowego wam to mówimy. I jak jedziecie do nowego miejsca, zawsze bierzcie lokalne produkty. Bo tylko lokalne produkty oddają klimat danego miejsca. Więc pozdrawiam wszystkich z Czech. Studencka i delicja firmy Orion. Polecam. Pozdrawiam. Adam Czeczetkowicz. Sława. Polska umiera.